Jak leci? Dobrze, dobrze. I hope you all slept well. Mam nadzieję, że dobrze spaliście. I know that when young people come to these camps, they don't sleep. Wiem, że jak młodzi ludzie przyjeżdżają na kampy czy takie zjazdy, to niewiele śpią. The last night, so well done for being here, because I know you haven't had any sleep, I know. Także mam nadzieję, że trochę spaliście. You have an extra blessing from the Lord today. Także mieliście szczególne błogosławieństwo od Pana Boga. So we've been talking about revolution. Tak więc mówimy tutaj o rewolucji. Revolution of the soul. Rewolucji w duszy. Revolution of our hearts. Rewolucji w naszych sercach. Maybe a revolution in the way we think about God. Również może chodzi o rewolucję, w jaki sposób myślimy o Bogu. So that you make sure your vision of God is a good vision. Tak więc chcemy się upewnić, że nasze pojmowanie Boga jest właściwe. The God of love of the Bible. Że poznajemy Boga, który kocha. Yeah, he's a judging God as well. No jest to Bóg, który jest sędzią również. Because true love doesn't always say yes. Bo prawdziwa miłość nie zawsze mówi tak. True love has to say no sometimes for your own protection. Czasami dla naszego dobra miłość musi powiedzieć też nie. And those of you who are married know that. I ci, którzy są w małżeństwie, to wiedzą, jak to jest. But the point is that we're serving a God who loves us. My służymy Bogu, który nas kocha. To jest fakt. And today I want to talk about us being fully alive. I dzisiaj będziemy mówić o doświadczaniu życia w pełni. The revolution that God brings when we're not just living, but we're alive. Nie chodzi tylko, żeby funkcjonować, ale żyć pełnią życia. When you describe the Christian life, kiedy opisujemy chrześcijańskie życie, for some people, dla niektórych ludzi, they need you to explain to them why they should be a Christian and not just a good person. Czasami musimy ludziom wyjaśnić, dlaczego powinni być chrześcijanami, a nie tylko jakimiś dobrymi osobami. And what I'm saying is that God doesn't want us to just be alive, have good morals. Pan Bóg nie chce, żebyśmy my tylko po prostu żyli takim moralnym życiem. He wants us to be fully alive, knowing who He is. Pan Bóg chce, żebyśmy żyli pełnią życia i znali Go osobiście. Knowing what our role is in His story. I również, abyśmy wiedzieli, jaka jest nasza rola w tym całym Jego planie. Knowing what our calling is. Również, żebyśmy wiedzieli, jakie jest nasze powołanie. I know that for a lot of you of young people, wiem, że dla wielu młodych ludzi, your biggest question is, what should I do with my life? Wielu młodych ludzi zastanawia się, co powinienem zrobić w swoim życiu. What is God's will for me? Jaka jest Boża wola w stosunku do mnie? There are two types of God's will. Ale są dwa rodzaje Bożej woli. The first one is that He wants everyone to serve Him. Pierwsza rzecz, że On chce, żeby wszyscy ludzie Mu służyli. He wants everyone to know Him. Pan Bóg chce, żeby każdy go poznał. Because he's our father. Ponieważ on jest naszym ojcem. That's the biggest will that God has for us. To jest najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o Pana Boga w stosunku do nas. To have a relationship with us. Abyśmy mieli wspólną relację z nim. But then there's also a plan that God has for you, the second part of God's will. Ale również druga część tej Bożej woli jest to, że Pan Bóg ma plan. And when I think about how I work out what God wants me to do. I ja zastanawiam się, co Pan Bóg chce w moim życiu czynić. First off, I start out by saying, well, what am I good at? Wtedy ja zadaję sobie pytanie, w czym ja jestem dobry? If I can sing, that means God wants me to sing for Him. Jeżeli potrafię śpiewać, no to może być właśnie śpiewanie dla Jego chwały. If I can speak in a way that people understand who God is, then that means that God wants me to speak for Him. Jeżeli potrafię wyjaśniać ludziom rzeczy na temat Boga, to znaczy, że Pan Bóg chce, żebym właśnie opisywał innym Boga. Now you have to balance that, right? Musimy oczywiście znaleźć ten balans. If other people think you can sing too, maybe. Bo trzeba to skorygować, czy inni ludzie to potwierdzą. If when you sing, other people go, yes, that was good. The church says yes. I jeżeli śpiewam i ludzie powiedzą, że tak, to podobało mi się, no to jest to pewnego rodzaju potwierdzenie, że tak jest. If you sing and people are always leaving or covering their ears, then you might have to think about if you really have that gift. A więc jeżeli śpiewasz, a ludzie wychodzą albo zastykają uszy, to znaczy, że trzeba się zastanowić na tym. But that's all right if you don't have that gift. That means your gift is just somewhere else. It's okay. Ale jeżeli nie potrafisz śpiewać, nie ma problemu. Może się okaże się na pewno, że coś innego potrafisz. And you know from watching like the X Factor or the American Idol or whatever, there are a lot of people who think they can sing and they can't sing. Jeżeli oglądacie X Factora albo Idola, no to wiecie, że niektórym się wydaje, że umieją śpiewać. But we have the church to be able to tell us sometimes, okay, yes, this is a good idea. Ale mamy po to właśnie Kościół, bo ludzie zweryfikują te rzeczy i powiedzą, tak, to jest dobra rzecz, to zróbmy. So what am I good at? What can I do? I wtedy znowu zadaję sobie pytanie, co ja robię dobrze, co mógłbym zrobić? But I know the problem for some of you, wiem, że problemem dla niektórych z nas is that you don't know what you're good at. Że nie wiemy, w czym jesteśmy dobrzy. And then you need other people to tell you what you're good at. I właśnie dlatego potrzebujemy innych ludzi, żeby nam powiedzieli to. Because there are some people who will see what you're good at.
Ponieważ niektórzy ludzie dostrzegą to, w czym jesteście dobrzy. You didn't know you were good at it. Może ty sobie nie zdajesz tego sprawy. But they told you you were good at it. Ale oni wiedzą to. I didn't know I could even preach until someone heard me say something in church and said, "Bobby, that was good." I was really well. Ja na przykład nie zdawałem sobie sprawy, że potrafię wygłaszać kazania, ale pewnego dnia ktoś do mnie podszedł i mówi, to co mówiłeś było super. I said, are you serious? I thought that was terrible. Are you serious? I wtedy zadałem pytanie, naprawdę tak myślisz? Ja myślę, że ja sądzę, że to było straszne, co mówiłem. They said to me, yes, you should do it again, you should do it again. Nie, to było dobre, chciałbym ciebie znowu posłuchać. I said, okay, so I did it again. Tak więc powtórzyłem to. I didn't know it was any good. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że to co mówiłem miało jakiś sens. But someone else saw something in me and said, yeah, Bobby can be good at this. Ale ktoś to zauważył i powiedział, o, Bobby jest dobry w tym. I don't know if I'm even good yet. I'm still learning to be good. Ja się cały czas uczę tej sztuki. Lots of people better than me. I'm learning to be good. Więc ja po prostu się uczę. So we are looking at people and saying, yeah, you're good at this. I wtedy ludzie często właśnie powiedzą, jesteś dobry w tym. All right, but then some of you, no one's even told you you're good at anything. No one's told you you're good at anything. Ale może tobie jeszcze nikt nie powiedział, że coś dobrego potrafisz zrobić. And you don't know what you're good at. I nie zdajesz sobie sprawy, jakie są twoje talenty. How do you find out what God's will is for you? Tak więc w jaki sposób odkryjesz tę Bożą wolę w stosunku do twojego życia? I think sometimes we have to look at what makes us angry. Myślę, że czasami również powinniśmy popatrzeć, co nas denerwuje albo drażni. What is there in the world that you think is wrong that should be fixed and made right? Wtedy my możemy zastanowić się właśnie, w jaki sposób to naprawić. See, the Bible says, be angry, but don't sin. Biblia mówi, żebyśmy się gniewali, ale żebyśmy nie grzeszyli w tym. Anger is not a sin. Gniew nie jest grzechem. If you get angry and then you hit someone because you're angry, then that's a sin. Ale jeżeli się zdenerwujesz, kogoś uderzysz, to tak, wtedy będzie grzech. But the feeling of anger is not necessarily a sin. Ale samo odczuwanie gniewu niekoniecznie musi być grzechem. It could motivate you to do God's work. Bo to może dać ci motywację do wykonania jakiegoś Bożego dzieła. If you see children being abused and you hate that. Jeżeli widzisz, że ktoś wykorzystuje dzieci i ciebie to denerwuje, then maybe God is calling you to do something about those children that are being abused. Tak więc może właśnie Pan Bóg ciebie powołuje do tego, aby zajmować się dziećmi. You use the anger in a positive way. I w ten sposób swój gniew możesz w pozytywny sposób wykorzystać. You know, if church is not being done the way that you feel that it should be done. Jeżeli tobie się wydaje, że w kościele te wszystkie rzeczy, aktywności są robione nie w taki sposób, jak powinny, and it makes you angry. I to ciebie trochę wkurza. Then maybe God is calling you to be a part of the change. To więc może Pan Bóg ciebie powołuje, abyś był osobą, która spowoduje jakieś zmiany w tym kierunku. To be positive and to make it what it should be. Abyś ty uczynił to te rzeczy tak, aby one były pozytywne. Let me tell you, no one asked Jesus to come here. Wiecie, chcę wam powiedzieć, nikt nie prosił, nie zapraszał Jezusa, żeby tu przyszedł na ziemię. When the world fell into sin, nobody asked Jesus, will you go? Kiedy ten świat popadł w grzech, nikt nie zapraszał Jezusa. You know, there's some really cool writings from this lady called Ellen White. Jest pewne, Ellen White bardzo fajnie to opisała. She talks about when Jesus was in heaven. Mówi o Jezusie, który był w niebie. And he saw that the people on earth were falling into sin. I kiedy Jezus zobaczył, że ludzie popadli w grzech. He volunteered. On zgłosił się na ochotnika. Said, I will go and save them. I powiedział, ja pójdę i zbawię ich. He was moved by our situation. On został dotknięty, jego serce zostało dotknięte przez tę naszą sytuację. What situation is there that moves you to want to act? Wtedy można sobie zadać pytanie, co ciebie porusza? That could very well be God speaking to you and telling you what he wants you to do. W ten sposób właśnie Pan Bóg może do ciebie przemawiać i wskazywać ci, co zrobić. All right, so you got to think about what you're good at. Tak więc powinniśmy się zastanowić, w czym jesteśmy dobrzy. Think about what other people have said you're good at. Jak również słuchać, co inni ludzie mówią na nasz temat, w czym jesteśmy dobrzy. Or think about what moves you to action. Does that sound good? Jak również zauważyć, co nas porusza do czynienia, do robienia różnych rzeczy. We're going to give you an opportunity to do that. I want you to write it down, okay, at some point. W pewnym momencie chciałbym wam dać szansę, żebyście sobie to zapisali. Not right now, but think about it. Nie teraz, pomyślmy o tym. What am I good at? Czym jestem dobry? What have other people told me I'm good at? Co inni ludzie we mnie zauważyli? What is there that moves me to action? I również jakie rzeczy skłaniają mnie do czynu? I tell you, it's dynamite. To jest skarb, to jest diament. Sorry, those are my sound effects. I've been doing sound effects for a while now, and I've got a tape. It's on YouTube. No, it's not. Okay. So now we're going to go into the sermon. Luke chapter 13. Tak więc teraz zwrócimy się do Ewangelii Łukasza, 13 rozdział. Are we having a good time? Mamy dobry czas tutaj? Is everyone awake? Jest czas, żeby się obudzić. Luke chapter 13.
A więc rozdział 13 Ewangelii Łukasza. Luke is the third book from the New Testament, Matthew, Mark, Luke. Jest to trzecia księga Nowego Testamentu, Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza. So you go to Matthew and then you turn right. And you keep going for two books and then you get to. A więc otwieramy tam, gdzie jest Ewangelia Mateusza i na prawo dwie księgi dalej mamy Ewangelię Łukasza. So now we're going to talk about being fully alive. Będziemy mówili teraz o doświadczaniu pełni życia. I want to read this text, Luke chapter 13, verses 1 to 5. I przeczytamy wiersze od 1 do 5. And I'll wait for you to get there. When you get there, say, I'm there. Jeżeli już znajdziecie ten tekst, dajcie znać. Okay. Are you there? Już? Już? Już. Okay. About that time, w tym samym czasie. In fact, let's pray a prayer and just ask God to just. Pomodlimy się i poprosimy Pana Boga o błogosławieństwo. Yes. Father, we just pray that you'll just give us the picture here. Ojcze, prosimy, abyś dał nam zrozumieć ten obraz. Get into our minds. Chcielibyśmy to zobaczyć w naszych umysłach. Give us an experience with you that will last. Panie, daj nam takie doświadczenie, które będzie trwałe. In Jesus name. I w imieniu Jezusa modlimy się. Amen. Amen. About that time, w tym samym czasie, some people, niektórzy ludzie, came up, przyszli, and told him about the Galileans Pilate had killed. I donieśli mu o Galilejczykach, których krew Piłat, while they were at worship, zmieszał z krwią ich ofiar. Mixing their blood with the blood of sacrifices on the altar. Zmieszał z krwią ich ofiar. Jesus responded, "Do you think those murdered Galileans were worse sinners than all of other Galileans?" Jezus im odpowiedział: "Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że not, tak cię ucierpieli?" Not at all. Bynajmniej. Unless you turn to God. Powiadam wam, że jeśli się nie nawrócicie, you too will die. Wszyscy podobnie zginiecie. And those 18 in Jerusalem the other day. Albo myślicie, że owych 18, the ones who were crushed and killed when the Tower of Siloam collapsed and fell on them. Na których zwaliła się wieża w Siloam. Do you think they were worse citizens than all the other Jerusalemites? I zabiła ich, bo było większymi winowajcami niż mieszkańcy Jerozolimy? Not at all. Bynajmniej. Unless you turn to God. Powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie, you too will die. Wszyscy tak samo zginiecie. Now I want to ask you a question. Teraz chciałbym wam zadać pytanie. Why does Jesus tell this story? Dlaczego Jezus opowiedział tę historię? What does it mean? Co ona oznacza? Is it a threat from God? Czy to było jakieś przekleństwo ze strony Boga? Where he says, if you don't do what I want you to do, I kill you. Jeżeli wy czegoś nie zrobicie, to ja was zabiję. Or is it just Jesus explaining what happens when we choose to think in a certain way? Czy też może Jezus chce wyjaśnić, co się dzieje, kiedy dokonujemy pewnych wyborów? When you think about judging other people, isn't that a way of dying? When you judge other people, isn't that a way that you die yourself? You die yourself? Yeah, you die if you judge someone else. Also, I'll explain it. Go on, just say it. Jeżeli oceniamy innych ludzi, czy to nie jest sposób, że zabijamy samych siebie? Because you can be so much more than that. Bo nam może się przytrafić coś o wiele gorszego. The story here. Ta historia opisana tutaj. Is of two sets of people who end up dying. Tutaj opisane są dwa rodzaje ludzi, którzy giną w jakiś sposób. There are some Galileans. Mamy tutaj Galilejczyków. Who were killed by the Romans. Którzy zostali zabici przez Rzymian. And their blood is mixed with sacrifices on the altar. Ich krew została zmieszana z krwią ich ofiar, które złożyli na ołtarzu. And the thought that the people had. And what? And the thought that the people had. I ludzie myśleli. Was that the reason these people were killed? Że stało się to dlatego, was because they were sinners. Ponieważ byli grzesznikami. They didn't follow what God wanted them to do perfectly, so they got killed. Oni po prostu nie postępowali tak, jak Bóg sobie tego życzył i w rezultacie zostali zamordowani. And then you get a second set of people. I mamy tu drugą grupę ludzi, who were killed just by an accident. Którzy zostali zginęli przez przypadek. A tower fell and they were killed. A więc zawaliła się wieża na nich i zabili. So when the people heard that story, więc gdy ludzie usłyszeli to, they said, this happened to them because they did something bad. Pomyśleli, na pewno to się przydarzyło dlatego, bo byli
złymi ludźmi. And God is punishing them. I w ten sposób Pan Bóg ich ukarał. And even maybe for us sometimes. I my też podobnie. We think that if something bad happens to us, że jeżeli coś złego nam się przydarzyło, it's because we did something and God is punishing us. Ponieważ zrobiliśmy coś złego i Pan Bóg nas karze. But Jesus came to change that belief and understanding. Ale Jezus przyszedł po to, między innymi, żeby zmienić tego typu myślenie u ludzi. He came to let us know that bad things don't happen to you because you're bad. I powiedział, że złe rzeczy nie przytrafiają nam się dlatego, że jesteśmy źli. Necessarily. Niekoniecznie. Bad things just happen because we live in a world where bad things happen. Po prostu żyjemy w świecie, w którym złe rzeczy się zdarzają. We live in a world where men kill other men. Żyjemy w świecie, gdzie jeden człowiek zabija drugiego. We live in a world where there are accidents. Żyjemy w świecie, gdzie mają miejsce wypadki. And people like to blame God for this stuff. I często ludzie lubią oskarżać Boga za te rzeczy. But when you look at the world, ale gdy spojrzymy na ten świat and you look at wars, i widzimy te wojny wszystkie, God doesn't start them. To wcale nie Bóg je zapoczątkował. Maybe some people say that God told them to start the war. Może niektórzy ludzie myślą, że to Pan Bóg dał im inspirację, żeby zacząć wojnę. But he's not out there with a gun shooting anybody. Ale on nie jest nigdzie tam, gdzie ludzie zabijają siebie nawzajem. He's not pushing towers over so they fall on people. On wcale nie popycha wieże po to, żeby się zawaliły na kogoś. This stuff just happens. Te rzeczy po prostu się dzieją. It's the world we live in. To jest taki świat po prostu. We're living in a world that's separated from God. Żyjemy w świecie, który jest oddzielony od Boga. And therefore things don't work the way they're supposed to work. I w tym świecie mamy miejsce rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. The world was designed to have God with us, close, in it. Ten świat został tak stworzony, gdzie Bóg miał być blisko człowieka. Walking in the garden with his children. Pan Bóg chciał chodzić obok swoich dzieci w ogrodzie Eden. They could see him and he could see them. Oni mieli widzieć Boga, Bóg miał widzieć ich. And one day we'll be like that again. I pewnego dnia znowu coś takiego będzie. Can you imagine when we'll be able to see Jesus? Czy możemy sobie wyobrazić dzień, kiedy będziemy mogli zobaczyć Jezusa? And we'll have worship together with him. I będziemy razem mieli z nim nabożeństwo. And we'll talk to him. I będziemy z nim rozmawiać. And we'll say, Jesus, I'm so glad I made it. I powiemy Jezusowi, tak się cieszę, że tu jestem z Tobą. Thank you, Jesus, for doing everything for me so I could be here. Dzięki Ci, Jezu, że wszystko to uczyniłeś dla mnie. Then I'll talk to Jesus, I'll say, Jesus, i będę rozmawiał z Jezusem, powiem, Jezu, I just want to thank you because I know it wasn't easy to save me. Chcę Ci podziękować, bo wiem, że nie było łatwą rzeczą, żeby mnie zbawić. And then I imagine that Jesus will say, it's okay, son, I love you. I wtedy Jezus powie, mogę sobie wyobrazić, jak powie do mnie, nie ma sprawy, fajnie, cieszę się. I imagine he'll say something like that. I wyobrażam sobie, że coś takiego powie. I imagine he'll say something to me like, I died for you because I love you, it was worth it. I wtedy Jezus powie, tak, umarłem za Ciebie, bo naprawdę warto było to zrobić. Then I'll probably cry. I być może ja będę płakał wtedy. I'll say, thank you, Jesus, so i wtedy powiem, Jezu, tak bardzo Ci dziękuję. Thank you, thank dziękuję you. Ci. And then I'll say, Jesus, I have one request. I wtedy powiem, Jezu, mam jeszcze jedną prośbę. Can we sing a song? Czy możemy zaśpiewać pieśń? And you'll say, okay, no, you, yeah, you sing. And I'll say, no, let's sing together. I on powie, nie, ty zaśpiewaj. A wtedy powiem, nie, zaśpiewajmy ją razem. And you'll say, okay, let's sing a song together. Dobra, to w takim razie zaśpiewamy ją razem. And then I'll say, Jesus, now can we go on tour? Tak? Can we go on tour? Okej, okay, a wtedy później powiem, Jezu, a możemy się gdzieś wybrać na jakąś podróż? I'll say, Jesus, let's record an album together. I później powiem, Jezu, to może nagramy płytę razem? We'll go throughout the universe and we'll sing of your love. I udamy się w trasę koncertową po całym wszechświecie, będziemy śpiewać o Twojej miłości. Totally joking. The point is, one day we'll be able to see Jesus. Ale najważniejsze jest w tym wszystkim, co mówię, że pewnego dnia będziemy widzieć Jezusa. But until we can see Jesus, ale zanim to się stanie, the world will not work the way it's supposed to work. W tym świecie będą się działy rzeczy, które tak naprawdę nie powinny mieć miejsca. There will be problems and pain until he comes back. Zanim on powróci, będzie wiele bólu jeszcze. And Jesus is saying to be fully alive is to recognize this. I Jezus mówi, żeby żyć pełnią życia, należy dowiedzieć się o tym, zrozumieć to. Is to recognize that there's not always a good reason for bad things that happen to an individual. I Jezus chce nam tutaj powiedzieć, że tak naprawdę nie zawsze muszą być jakieś powody, aby te złe rzeczy się zdarzyły. God will bring a good thing out of it. Ale Pan Bóg zawsze jakąś dobrą rzecz z tego wyprowadzi. Because in Romans chapter 8 it says that all things work together for good to those who love God. Bo w liście do Rzymian w 8 rozdziale jest powiedziane, że Pan Bóg zawsze współdziała ku dobremu dla tych, którzy go kochają. Isn't that a great promise? Czy to nie jest wspaniała obietnica? That God says even when a bad thing happens. Bo Pan Bóg mówi, że nawet jeżeli złe rzeczy mają miejsce, I will use the situation, I'll turn it around, I'll make it a good thing. Ja wykorzystam tą sytuację i obrócę ku dobremu. No one else can make you that promise. Nikt inny nie mógł dać takiej obietnicy. Only Jesus can make you that promise. Tylko Pan Jezus może taką obietnicę nam that dać. Wherever you are and whatever's happened,
że niezależnie gdzie jesteś, co się stanie. No matter how bad the situation. Niezależnie od tego, jak kiepska będzie sytuacja. He can turn something good out of it. On może ją obrócić ku dobremu. He can still get you towards his will. I sprawi, że ty będziesz jego wolę wykonywał. He can still make his plan work for you. I że jego plany w stosunku do ciebie się ziszczą. But the problem is when we decide that we don't want that. Ale my niestety czasami nie zgadzamy się na to. When we decide we want to believe that it's happened to us because we did something bad. My wolimy wierzyć, że coś złego stało się nam, ponieważ coś uczyniliśmy złego. I tell you, that is not being alive, that's being dead. Wiecie, chcę powiedzieć, to nie jest życie, to jest śmierć. Do you see what Jesus is saying? Czy widzimy, co Jezus tutaj mówi? He's saying, you believe that this happened because they were sinners. Wiecie, wy myślicie, że to zdarzyło się im dlatego, że byli grzesznikami. You're judging people. Ale to jest osądzanie ludzi. And to judge people in a way is to be dead. Ale osądzanie ludzi to jest zadawanie śmierci samemu sobie. Because when you judge someone, you're saying that there's no more that God can do. Bo osądzając drugą osobę, mówicie jakby, że Bóg nic z tej sytuacji już nie może zrobić. When you judge yourself, you're saying that there's no more God can do. Kiedy osądzacie samych siebie, również mówicie, że Bóg już dla mnie nic nie może innego zrobić. And you write yourself out of the story. I wy wymazujecie z siebie jakby z tej historii. You say, I'm out, the rest are in, but I'm out. I mówicie, okej, okay, inni mogą być zaangażowani, mogą brać udział w tym wszystkim, ja niestety się do tego nie nadaję. I didn't pray this morning, so I'm out. Ja się dzisiaj rano nie pomodliłem, okej, ja się nie nadaję. I slept with that girl, so I'm out. Ja spałem z tamtą dziewczyną, niestety. I did this with that guy, so I'm out. Ja z tym chłopakiem się zadawałem, okej, dla mnie nie ma miejsca już tutaj. I didn't do good at school, so I'm out. Ja w szkole nie dawałem sobie rady, dla mnie nie ma szans. And you vote against yourself. A więc jest to działanie przeciwko samemu sobie. But I want to tell you something. Ale ja chcę wam coś powiedzieć. There are enough people in this world who want to tell you that you are nothing. W tym świecie już jest wystarczająca ilość ludzi, która może wam mówi, że wy się do niczego nie nadajecie. Who want to judge you and say that you will never be anything. Którzy będą was osądzać i będą wam mówić, że wy się do niczego nie nadajecie. Without even knowing you, they will judge you. Niestety wielu ludzi nawet nie znając was, już was osądzi. Because you come from the wrong town. Ponieważ może pochodzicie nie z tego miasta. Or you have the wrong accent. A może macie niewłaściwy akcent. Or you have the wrong background. A może macie kiepską przeszłość. But let me tell you something. Ale chcę wam coś powiedzieć. You should never be one of those people that votes against yourself. Ale wy nie powinniście być tymi ludźmi, którzy są przeciwko samym mi sobie. I always vote for myself. Ja niestety pewnego dnia byłem przeciwko samym sobie. You know when they have an election, even for a president in the States or anything? Okay. When they have an election. Kiedy jest, są wybory. The person who's running for the office, they can vote for themselves. The person who's running for office, like president or whatever, they can vote for themselves, like I vote for me. Nawet osoba, na którą oddaje się głos, może również sama na siebie głosować. And it's not arrogance. I to nie jest coś złego. It's believing in yourself because God is with you. To jest po prostu mówienie innym, że ja wierzę w siebie, ponieważ Bóg we mnie wierzy. I was writing something on Facebook. Ja pewnego dnia coś tam publikowałem na Facebooku. And then I ticked, I liked what I said. I liked my own comment. Like. I ja nawet kliknąłem w tą taką ikonkę, że lubię to, co napisałem. And then someone said to me, you're an arrogant. I ktoś powiedział, nie, tak nie powinieneś robić, jesteś arogancki. How can you like your own comment? Jak możesz lubić swoje własne komentarze? And you know what I said? A wiecie, co odpowiedziałem? I said, yeah, I'm gonna like all my comments. Wiecie co? Ja w takim razie wszystkie swoje komentarze kliknę, że lubię. I vote for myself every time. Ponieważ ja za każdym razem w ten sposób będę głosował na siebie. I don't vote against myself. Nie będę przeciwko sobie działał. If I don't like my comment, I can't expect someone else to like my comment. Jeżeli ja nie będę lubił moich komentarzy, to jak mogę oczekiwać, że inni będą lubić? It's about having self-esteem. Ja po prostu mam poczucie własnej wartości. Like people say bad stuff about you. Jeżeli ludzie mówią złe rzeczy na twój temat. You're like, they've taken away my self-esteem. I've got no self-esteem left. I wtedy my czujemy, że po prostu nie mamy żadnej wartości. It's called self-esteem. My musimy mieć własne poczucie. Like, no one else is supposed to take that away. I nikt nie powinien nam odbierać tego. Don't judge yourself out of the kingdom of God. My nie usuwajmy siebie samych z Królestwa Bożego. Do you see that that's what these guys are doing? Widzimy, co ludzie w tej historii robią? Do you see how to judge someone else is a way of dying? Wiecie, osądzanie drugiej osoby to jest zadawanie śmierci samemu sobie. No, believing in people is when you're really alive. A wierzenie w ludzi to jest właśnie życie pełnym potencjałem. Believing that God is not finished with you yet. There's more that God is going to do.
Chodzi tu o to, żeby wierzyć, że Pan Bóg jeszcze ma coś do powiedzenia w naszym życiu. Jeszcze może nas użyć. I believe everything that's happened in my life and everything I've done so far. Wierzę, że to, co się do tej pory w moim życiu działo, doesn't stop me from going to the next level of life. To nie powstrzyma mnie od tego, żeby wejść na kolejny poziom życia. It's a foundation for the next level of life. To, co do tej pory było, to tylko fundament do tego, co będzie się działo w przyszłości. Even mistakes that you've made. Nawet błędy, które popełniłem. I'm not saying make mistakes deliberately. Nie powiedziałem, że popełniajcie błędy. Try not to make mistakes. Próbujcie ich nie popełniać. Try to learn from other people's mistakes. Próbujcie raczej uczyć się z błędów innych ludzi. Like some people say, yeah, you have to leave church and do lots of, you know, do lots of stuff and then come back and then you really know. Niektórzy ludzie mówią, opuść kościół, zrób różne rzeczy, naucz się na swoich błędach, wtedy wróć. Why would you want to go through all of that pain of leaving? Ale po co przechodzi przez cały ten ból, który jest związany z odejściem z kościoła? Damaging yourself with the sin. Po co niszczyć siebie przez grzech? And then deciding, yeah, now I can, now I really know. I wtedy wrócić do kościoła i powiedzieć, to już wiem, o co chodzi. You don't need to do that. Nie, nie ma potrzeby czegoś takiego you robić. You have the testimony of those of us who have been out there. Wystarczy nam świadectwo osób, które już były poza kościołem. Who can tell you that it was, it would have been better if we'd have just stayed. I and what? It would have been better if we'd have just stayed in church. I to powinno nam powiedzieć, że lepiej jest zostać w kościele, nie opuszczać go. Like when I came back into church, it was like an amazing experience for me where the God just met me on the street. Gdy ja wróciłem do kościoła, to było dla mnie niesamowite doświadczenie, gdy Pan Bóg spotkał mnie i przywrócił mnie do kościoła. Yeah, literally I was walking down the street and then the Holy Spirit just came and just hit me like. Stało się to w ten sposób, że szedłem po ulicy i nagle jakby Duch Święty mnie dotknął. And I was crying and wtedy płakałem. And I said, God, I'm so sorry that I haven't been living the way you want me to live. I powiedziałem, Panie Boże, tak mi przykro, że nie żyłem w taki sposób, jak Ty chciałeś, żebym żył. And then I came back because God called me when I was on the street, right? Wróciłem do kościoła, ponieważ Pan Bóg mnie powołał. To stało się na ulicy. But we don't all have that story. Ale nie wszystkim się takie rzeczy przydarzają. Some of us have just been here all the time, right? Niektórzy cały czas spędzają na ulicy. We can't say we had that time and we say, yes, that was an amazing event. Oh! Nie wszyscy też tego typu doświadczenia przeżywają, że o, coś nagle mnie oświeciło. The heavens opened and you saw the Father, the Son and the Holy Spirit. And niebo się otworzyło, ujrzałem Ojca, Syna i Ducha Świętego. You raised up into the air. No, that would be i wtedy podniosłeś się do nieba. You can't say that. You just know I've just always had God there. Niektórzy cały czas byli w kościele, nie opuszczali go, mieli Boga w sercu. That's all right. That's a good story. I to też jest piękna historia. Praise God. Chwała Bogu. Praise God. That's a good story. Chwała Bogu, to jest what are you, historia. What are you looking for? You're looking for some kind of Hollywood movie. Po co, o co nam w życiu chodzi? Czy chcemy szukać jakiejś historii z Hollywood? My Christianity has to be a Hollywood movie or it's not real. Czy chcecie mieć takie chrześcijaństwo typu Hollywood? Oto nie jest prawdziwe. I have to nearly be killed. At some point in my story, I have to nearly be killed. Otherwise, I'm not really a Christian. don't say such things. There have to be car chases. And Tom doesn't want to translate me. Just I say, man. No. Translate what I say. Just come on, it's me saying it, not you. Come on. Give me a break. I love Tom. Yes, give him a round of applause. We didn't. He's editing me. All right. We haven't planned to have such things. All right. Okay. Good. He's editing me. We're gonna have to talk about this later. We're gonna talk. Yeah. Have sure. Words. Sure. Anyway. He's not afraid. He's like, yeah, I'm not saying that. I don't care what you say. No. No. No, Bobby. No. All right. It's good. So the point I'm making. A więc to, co chcę powiedzieć. Is that it's okay. Your story is okay. Że historia każdego człowieka jest w porządku. God, you've just always been in church and God has been with you. Praise God. A więc jeżeli byłeś w kościele, nie opuszczałeś go. Chwała Panu. Be proud of the fact you've never left. Bądź dumny z tego powodu, że nigdy nie opuściłeś kościoła. Nie wstydź się tego. Like there's some sin out there that you have to have for you to qualify. Wiecie, niektórzy myślą, że muszą doświadczyć tego grzechu, który jest poza kościołem, aby czuć się wykwalifikowanymi chrześcijanami. You've really always been with Jesus, so then you've really always been alive. A więc jeżeli zawsze byłeś z Jezusem, to znaczy, że doświadczałeś cały czas życia. He is where all the power comes from and all the love anyway. To z niego, od niego pochodzi cała moc. Don't judge other people, don't judge yourself. Tak więc nie osądzajmy innych ludzi, nie osądzajmy siebie. God says that you are in when you follow him. Pan Bóg mówi, że jesteś w środku, jeżeli idziesz za nim. All right. Why does Jesus tell this story of the fig tree when he's making this point? Dlaczego Jezus opowiedział historię o drzewie figowym? If you look at chapter 13 verses 6 to 9. Gdy
Spojrzymy na kolejne wiersze, które są zapisane od 6 do 9. It says, then he told this parable. To właśnie widzimy, że Jezus opowiedział im inną przypowieść. A man had a fig tree planted in his vineyard. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. And he came looking for fruit. Przyszedł i szukał na nim owoców. That's a really good picture of God, right? Jest to cudowny obraz Boga. He comes expecting to find something. On przychodzi i chce coś znaleźć. Like he's got faith and trust in you. A więc tak jak Bóg ma wiarę i zaufanie do Think siebie. About that picture as a picture of God, right? Spróbujmy zauważyć tutaj właśnie Pana Boga. He comes looking for fruit. Więc przychodzi, aby znaleźć owoce. He expects there to be something. Oczekuje, że tam coś będzie. From you. Oczekuje coś od ciebie. Like you can look at it like, oh, he expects something. That's pressure. O, ktoś może pomyśleć na to, on ode mnie od czegoś oczekuje, więc ja tutaj mam takie ciśnienie. Or you could say, he expects something, he believes in me. Ale można na to spojrzeć inaczej. On oczekuje ode mnie, ponieważ wierzy we mnie. It depends on your view of God, right? Tak więc to wszystko zależy od tego, jaki mamy obraz Boga. If you think God is trying to judge you and keep you out of the kingdom. Więc jeżeli myślimy, że Bóg chce nas osądzać i chce nas po prostu nie widzi nas w Królestwie Bożym. Then you think about what you've done and you think, is it good enough? Tak więc wtedy zaczynamy myśleć o sobie, czy to, co zrobiliśmy, jest wystarczająco dobre. But if you think God believes in you and he died for you and he wants to keep you in his kingdom. Ale jeżeli myślimy o tym, że Bóg wierzy w nas, umarł za nas i chce nas mieć w swoim królestwie. Then you say, ah, oh, God believes in me. O, to wtedy mówimy, tak, Pan Bóg we mnie wierzy. He's interested in what I did. I on jest zainteresowany tym, co ja mogę uczynić w życiu. I have a nephew. Ja mam siostrzeńca. His name's Ethan. I ma na imię Ethan. He heard I was leaving to go to Denmark. I on dowiedział się o tym, że będę wyjeżdżał do Danii. And I would miss him and he would miss me because he lives in London. I wiedziałem, że będzie mi go brakowało i on też tak się zachował, że So he came with one of his toys. Więc przyszedł do mnie z jedną ze swoich zabawek. And he gave it to me. I dał mi ją. He says, this is for you, uncle. I powiedział, wujku, to jest dla ciebie. I said, oh, that's so sweet. O, jesteś taki kochany. You're giving me this. I'm thinking you're giving me this because you're gonna miss me and I'm gonna miss you and you want me to know that you love me. I myślę, że dajesz mi tę zabawkę po to, żeby pokazać mi, że będzie ci mnie brakowało i kocham ciebie. So I said, oh, thank you, nephew, thank you. Tak więc podziękowałem mu. I'll keep this and I'll play with it. Będę zachowam ją, będę się nią bawił. And I put it in my pocket. I schowałem do kieszeni. Now, what should I have done? I co powinienem zrobić? Should I say to him, are you giving me toys? Powinienem powiedzieć, co? Dajesz mi zabawki? I'm a grown man, I don't play with toys. Przecież ja jestem dorosłym mężczyzną, ja się if nie bawię zabawkami. If you want to give me a present, give me some money so I can pay some bills. Jeżeli chcesz mi dać jakiś prezent, to daj mi pieniądze, żebym mógł zapłacić rachunki. You're not very helpful. To nie jest dobre. In fact, you're stupid. To jest głupie. It's not good enough. To nie jest wystarczający prezent. Do better. Popraw się. Okay, now go. A teraz już zmykaj. No, I don't do that. Nie, czegoś takiego nie zrobiłem. But that's the way we think God does it. I my czasami myślimy, że Pan Bóg w ten sposób się zachowuje w stosunku do nas. We come with our life and what we've got. My przychodzimy do Niego z tym, co mamy. And we think God is not interested at all in my it's not good enough. I myślimy, no Pan Bóg nie jest tym zainteresowany, to nie jest wystarczająco dobre. Now you can't compete with God and do something better than God. Ale anyway. My przecież nie możemy współzawodniczyć z Bogiem. It's not about how good it is, it's about the fact that God wants to receive your love. To Pan Bóg chce otrzymać naszą miłość z powrotem. He came looking for fruit on it. On przyszedł, aby zobaczyć, czy będą owoce. Because he wants to have a relationship with us. Ponieważ chce mieć z nami wspólnotę. God comes looking for you. You think you're looking for God. God comes looking for you. My myślimy czasami, że to my szukamy Boga. Nie, on przychodzi, szuka nas. Looking for fruit on it. I on patrzy, czy znajdzie jakiś owoc. But it says he found none. I tu jest w tej historii powiedziane, że niczego nie znalazł. He said to the gardener, see here, for these 3 years I've been looking for fruit on this fig tree. I powiedział ogrodnikowi, że od 3 lat już przychodzi i szuka owocu na tym drzewie. And still I find none. I że nic nie znajduje. Cut it down. I powiedział, wytnij je. Why should it be wasted in the soil? Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Listen to that. Why should it be wasted in the soil? I słuchajmy, co tu jest powiedziane. Po co ma wyjaławiać ziemię? You know, God wants you to be alive. Pan Bóg chce, żebyś żył. And when he says, why should it be wasted in the soil, he's saying a deep thing. Gdy mówi tutaj, że po co ma wyjaławiać ziemię, to chce coś ważnego powiedzieć. He's saying, I created you to be alive. Ja stworzyłem cię, abyś był żywy. Not just to live. Nie tylko po prostu egzystował. I created you to be fully alive. Stworzyłem cię po to, abyś żył pełnią życia. He says, cut it down. A mówi tutaj, wytnij je. But then in verse 8. Ale później w wierszu 8 you can hear a voice of mercy. Słyszymy ten głos miłosierdzia. He replied, sir,
I mówi: Panie, let it alone one more year. Jeszcze na ten rok je pozostaw. Until I dig around it. A ja okopię je. Put manure on it. I obłożę nawozem. If it bears fruit next year. Może wyda owoc. Well and good. A jeśli nie? If not, then you can cut it down. Jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. You know, fruit is a bigger life for the fig tree, right? Więc owoc to jest figi rosną na drzewie figowym. Like when it can bring fruit, then it's going to another level of life. When it can have fruit, it's going to another level of life. A więc jeżeli pojawia się owoc, to tak jakby przechodzenie do następnego poziomu życia. It's not just a tree. Nie chodzi tutaj tylko o drzewo. It's a fruit tree. Chodzi o to, że jest tutaj drzewo owocowe. Think about it this way. Pomyślmy o tym. God doesn't give up on you. Bóg nie przekreśla nas. So you should never give up on yourself. Tak więc my nie powinniśmy też przekreślać siebie. He's expecting the fruit. On oczekuje owocu. But why is the fruit not grow? Why is the fig tree not growing? Ale dlaczego to drzewo figowe nie daje owocu? It's not growing because it's not getting what it needs. Because it's what? It's not growing because it doesn't have what it needs to grow. Needs? It doesn't have it need what it needs. It doesn't have water. It doesn't have it doesn't have soil. To drzewo nie wydało owoców, ponieważ nie miało tego, co pomogłoby mu rosnąć, wody i inne rzeczy. They need to be connected to the source for it to grow. Aby rosło, wydawało owoce, musi być połączone ze źródłem życia. And that's really what I've been talking about the whole time with the revolution. Tak więc o tym wszystkim mówiliśmy podczas tej serii dotyczącej rewolucji. The only when we're connected to the source do we really grow. Tylko wtedy, kiedy jesteśmy połączeni ze źródłem, rośniemy, wzrastamy. I told you about my car I used to have, the Fiesta. Opowiadałem wam o tym moim samochodzie, który miałem, Ford Fiesta. The car was so messed up. Ten samochód był taki beznadziejny. But I loved it, so I didn't get rid of it. Ale ja tak naprawdę kochałem, uwielbiałem ten samochód i dlatego się nie chciałem go pozbyć. I spent enough money on that car to buy three new cars, you know. Wydałem na zainwestowałem w ten samochód tyle pieniędzy, że mógłbym trzy inne samochody kupić. It was so terrible. Był tak straszny. That I had to always park on a hill. Że zawsze musiałem parkować na jakimś wzgórku. Because it wouldn't start, right? Ponieważ nie mogłem go odpalić za każdym razem. I could only make friends with people who lived on hills. Tak więc mogłem tylko jeździć do przyjaciół, którzy mieszkali gdzieś tam na wzgórzach. I'd make a friend, where do you live? Jak kogoś zapoznałem, to pytałem, gdzie mieszkasz? Czy tam gdzieś na jakiejś wzgórze jest? We can't be friends. Jeżeli było pod górkę, to nie. Albo jak było płasko, to też nie. Nie zapoznawałem się z ludźmi. So I used to roll it down the hill. I lived on a hill, luckily. Tak więc ja na szczęście mieszkałem tam, gdzie było taki wzgórek. So I used to roll it down the hill every day and everything's fine. Tak więc w ten sposób mogłem odpalić silnik. You know, I used to have two keys. Miałem dwa klucze. Two keys. And I used to, like, if I wanted to stop on a flat surface, I'd lock the door with the key inside, one key inside, to keep the engine running. Więc jeżeli zaparkowałem gdzieś na płaskiej powierzchni, to musiałem użyć dwóch kluczyków. Jeden zostawał w stacyjce i silnik cały czas działał. Leave the car running, go into the shop. I zamykałem samochód, drugim szedłem do sklepu. Unlock the car again. Wtedy otwierałem drzwi. Go back into the car, drive. Wchodziłem do samochodu i mogłem jechać dalej. And then like, you know, you used to have like you used to have problems with like the windows and stuff. They wouldn't wind down properly. Miałem też problemy z oknami, nie mogłem ich właściwie otworzyć. The stereo was so messed up. Stereo? The stereo, like the, aha, yeah, the stereo was sprzęt, like we used to. I used to push the button for the stereo. It used to fall down into the. Kiedyś wciskałem jakiś guzik w tym moim odtwarzaczu i on tam wpadł do tej kieszeni. It was just so terrible. Even the wheel fell off the car one time, like. Pewnego razu jechałem i nawet koło mi odpadło w czasie jazdy. Why didn't I get rid of it? So one time it wouldn't start. I stopped it. It turned off by accident on flat. I'm like, no! Pewnego razu zatrzymałem się na takiej płaskiej drodze i po prostu zapomniałem, wyłączyłem silnik. So then I had to get like, you know, the jump cables, the leads and put it on the battery. Tak więc musiałem wtedy poprosić kogoś, żebym mógł się podłączyć do innego akumulatora kablami. And I'm standing there waiting for people to go by and I'm like, jump. No. I ja po prostu próbowałem kogoś zatrzymać. Next person comes by, jump. No. Just people are just driving past me, you know. I ludzie mnie po prostu mijali. And then finally one guy stops. I w końcu się jeden człowiek zatrzymał. And like he's got this really nice like BMW. I on miał taki bardzo fajny samochód BMW. And I'm like, I don't know if I should even attach my car's probably gonna break your car. I zastanawiałem się, czy ja w ogóle powinienem dotykać jego samochód, czy mój samochód nie sprawi, że jego się popsuje. So I'm gonna have to pay for this guy's BMW. I can see it happening now. Jeżeli coś takiego się stanie, jak ja zapłacę jemu?
This car destroys everything. I don't know what to do. I pomyślałem, ten mój samochód wszystko po prostu, wszystko jest zepsute. He says, no, it's okay. I can give you a jump. Don't worry, don't worry. I ten człowiek powiedział, nie ma problemu, ja po prostu ci użyczę swojego akumulatora. So then I put the leads on. Leads? I put the leads on. Więc podłączyłem się tymi kablami. And then the leads just fried. I z tych kabli zaczął lecieć dym. No, like, it all starts melting on stuff. I'm like, oh, no, one się Jesus. Zaczęły topić. Jesus, why? Pomyślałem sobie, o Jezu, co się dzieje? So then the guy goes, it's okay, I've got some leads. And then he comes with some thick, like, leads. I wtedy on mówi, nie ma problemu, ja wezmę swoje te przewody. BMW leads, some takie German... przewody, takie solidne, niemieckie. German built muscle leads, just... Niemieckie mięśnie je robiły. Like the leads are on steroids. It's just leads. Takie thick. Solidne, mocne. So then he puts it on my car. Więc on podłączył je do mojego. And he turns his car on and rum, rum, i on wtedy revs up his car. Odpalił silnik. And he says, okay, start. No i teraz mówi, teraz ty, twoja kolej. My car's like, i wtedy mój silnik ruszył. My car like was more alive than it ever been. Like I was like, i wtedy what? Okazało się, że w tym momencie mój samochód był. Like the engine wanted, like it wanted to move straight away without me even putting it in gear. It wanted to go. Samochód się zachował tak, jak nigdy wcześniej wyglądało, tak jakby od razu chciał ruszyć, nawet zanim bieg wrzuciłem. So then I got off and I was gonna take it off. I was gonna take. Podłączyłem. And the guy goes, no. Don't take it off yet. Leave it for a while. Take some of my energy. Nie, jeszcze nie odłączaj kabli, niech troszeczkę silnik popracuje. I was like, thank you, man. It's so nice, you know. Thank you. I wtedy ja podziękowałem, mówię, tak miło z pana powodu. He says, no problem. No, I know what it's like to not be able to move and to need help. On mówi, nie ma problemu. Ja wiem, jak to jest, kiedy nie można uruchomić samochodu. That tells me a lot about what it means to be fully alive as a Christian. I to powiedziało mi, ta historia jakby uczy mnie, czym jest prawdziwe życie. You know, we can't start by ourselves because we need the power from God, right? My sami nie możemy ruszyć naszych silników. My potrzebujemy moc od Boga. And we've got that broken car. My jesteśmy jak ten zepsuty samochód. That doesn't have what it needs. I nie mamy tego, co tak naprawdę potrzeba w nim. Always needs a jump from someone else. Bo potrzebujemy tego odpalenia od kogoś innego. And then Jesus comes along and he says, "All right, look, I see you wanting someone to jump start you." I ja widziałem, że ty potrzebujesz pomocy, żeby ktoś się zatrzymał. And he says, "And I will attach my life to your life, and when I am connected to your life, you will live like you've never lived before." I ja chcę połączyć cię z twoim życiem, po to, abyś doświadczył takiego życia, jakiego wcześniej nigdy nie miałeś. In Psalm chapter 1. I w psalmie pierwszym, verse 2, wierszu drugim, or verse 3, albo trzecim, it says they are like trees planted by streams of water. Jest tam powiedziane, że wierzący są jak drzewa, które są posadzone nad źródłem wód, which yield their fruit in its season, które przynoszą owoce w odpowiednim czasie. Their leaves do not wither, i których liście nie więdną. In all that they do, they prosper. Wszystko, co widzimy w ich życiu, to tylko że obfitują. God wants us to be fully alive, so he wants us to live. Pan Bóg chce, abyśmy doświadczali pełni życia. And to live a good story. Abyśmy mieli właśnie fajne historie. Are you living a meaningful story with God? Abyśmy mieli takie pełne sensu historie przeżyte z Bogiem. Every year my church goes away on a ski trip. We make it very cheap so everyone can come. Każdego roku wybieramy się na taką wyprawę na narty z kościoła. You're all invited next year. Zapraszam was następnego roku. Just Facebook me or something. You're invited. Po prostu tylko skontaktujcie się ze mną have przez some Facebooka. Polish people with us on the trip. Jesteś, yes. Możecie się czuć zaproszeni. We will be our cool factor will be raised by about 100% if we just have some Polish people with us. Na pewno yes. Będzie o wiele lepiej dla nas, jeżeli będziemy mieli jakichś ludzi z Polski. Just on the slopes on your snowboards and niektórzy na snowboardzie będą tam pomykać. But every year I wanted to learn to snowboard so that I could say I'm living a good story. Ja każdego roku chcę się uczyć jeszcze lepiej jeździć na snowboardzie, aby powiedzieć, że przeżywam fajną historię. I'm doing something different. I'm writing something new in that makes me alive. Więc robię coś, co pokazuje mi, że ja po prostu żyję. Instead of being at home, being afraid that I'd break my leg, which I was scared before. Zamiast po prostu siedzieć w domu i tylko bać się, że może złamię sobie nogę. Tak kiedyś po prostu robiłem. Fear is not a good story. Obawy nie są niczym dobrym. But deciding that I'm going to learn a new skill, that's a good story. Natomiast zdecydowanie, że podejmę to wyzwanie i będę się uczył czegoś nowego, to jest fajna historia. Do you learn new things? Czy uczycie się nowych rzeczy? Do you try new things? Czy próbujecie nowych rzeczy? That's a part of being alive in God, you know? To jest właśnie część tego całego procesu doświadczania pełni życia w Bogu. Maybe you need to learn to paint or learn to skateboard or something. Może powinieneś nauczyć się rysować.
czy innych rzeczy. Do something that allows you to be alive. Takich rzeczy, które pokażą ci, że żyjesz pełnią. Maybe you need to learn to love. Może powinieneś się nauczyć kochać. Be vulnerable. Być dobrym dla innych. You know, if you like somebody, maybe you need to tell them. Jeżeli kogoś lubicie, może powinniście tej osobie to powiedzieć właśnie. Instead of always being scared to say anything to anyone. Czy zamiast tego, że boicie się powiedzieć drugiej osobie cokolwiek. If you want to share your faith with someone, maybe you need to share it. You need to share your faith with someone. Może to będzie właśnie dzielenie się wiarą z drugim człowiekiem. Not to try and beat them over the head with your religion. Niekoniecznie to będzie bicie kogoś po głowie tym, w co wierzysz. But to love people properly. Ale raczej uczyć się, jak kochać drugiego człowieka. There was this guy, he didn't go to my church. Był pewien gość, on nie chodził do mojego kościoła. I was trying to be fully alive. I was trying to be fully alive. I was like, how can I be alive? On zastanawiał się, jak doświadczyć pełni życia. So I said, okay, I'll go to the gym with this guy a couple times a week. Ja postanowiłem, że będę razem z nim chodził kilka razy w tygodniu na siłownię. We're going to the gym, we're having fun. Chodziliśmy na tą siłownię, mieliśmy fajny czas. Afterwards we went to get something to eat. Po siłowni szliśmy sobie coś zjeść. And I said to him, maybe it's about time you started coming to church now. I wtedy myślałem, did you say, I said, him? Yeah, I said, maybe you should start coming to church I now. I powiedziałem mu, może byś wpadł do nas do kościoła. And he says, no, sorry, not interested. Nie, powiedział, nie, ja nie jestem zainteresowany. And I was like, oh man. O nie, pomyślałem. I picked the wrong person to go to the gym with. Chyba wybrałem złą osobę, z którą miałbym chodzić do siłowni. I should have gone to the gym with a guy who wanted to go to church, man. This is not Może really powinienem that. Wybrać osobę, która potem zgodziłaby się pójść ze mną do kościoła. But being fully alive is not about trying to get people to do stuff so that they will do what you want them to do. Ale doświadczenie pełni życia to nie polega na tym, że wybieramy osoby, które będą robiły to, co my chcemy, żeby robiły. Being fully alive is about loving people because that's the right thing to do. Życie pełnią życia to raczej kochanie ludzi, ponieważ to jest właściwa rzecz. If people never came to church, would you still love them? Pytanie jest, czy będziecie kochać ludzi, którzy nie zdecydują się, żeby przyjść do kościoła. Are you known as the person that just loves people no matter what? Chodzi o to, żeby kochać ludzi, którzy niezależnie co my byśmy chcieli będą That's robić. What it means to be fully alive. To jest prawdziwe, to jest życie pełnią życia. To have this deep love just for everybody. To jest właśnie ta głęboka miłość do każdego człowieka. You know, I think about it like this. Ja myślę o tym w ten sposób. With that car that I had, right? Z tym samochodem, który miałem. I got a job as a pastor. Dostałem pracę jako pastor. And I said, I need to change my image. Ja muszę troszeczkę zmienić obraz siebie it's teraz. It's important, you know, how people must think that people that are blessed, people must see that pastors are blessed. Wiecie, ludzie muszą widzieć, że pastor ma błogosławieństwo od Boga. And if they see this car, they can't say I'm blessed. They can't say I kiedy ludzie zobaczą, że ja jeżdżę takim samochodem, nie pomyślą o tym w ten sposób. I went shopping for a new car. Tak więc udałem się na zakupy, żeby rozejrzeć się za nowym samochodem. I went to Audi. Poszedłem do salonu Audi. And I saw an Audi A3. I zobaczyłem Audi A3. And I said, I want to test drive an Audi A3. I chciałbym mieć taką jazdę próbną. So the guy says, come this way, sir. Więc on powiedział, proszę pana, proszę tędy. He put me in the car. Usiadłem w samochodzie. Opened the door. Otworzyłem drzwi. In fact, before I got in the car. Zanim oczywiście wszedłem do samochodu. I opened the door. Otworzyłem drzwi. And I said, this is heavy. Pomyślałem, o, to ciężko chodzi. And then I closed the door. Wtedy zamknąłem drzwi. And I was like, yeah, that's how it's supposed to sound. O, tak powinno to brzmieć. Because when I close my door, ponieważ kiedy ja zamykam, ja zamykam. And it goes, ching! Jest taki sygnał właśnie. But you close this one. A w przypadku Audi było to tak. I said, yeah, this is cool. O, to jest w porządku. So then I got into the car. Tak więc siedzę w samochodzie. I sat down in the seat. Siedzę sobie tam. And I said, this is very comfortable. O, pomyślałem sobie, jakie wygodne siedzenie. It just feels so good. O, jak fajnie się czuję. I said, I don't know if I should drive this or just go to sleep here. I pomyślałem sobie, może powinienem sobie tutaj drzemkę uciąć zamiast przejechać się. So I had a nap and then I woke up. No, I didn't sleep. Mówi tak, że zdrzemnąłem się. Nie, żartuję. So then he gave me the key. Tak więc dał mi kluczyki. I said, is this the key? I pomyślałem, to jest klucz? This is the key. Tak, to jest. And there was a button on the top of the key. I tam był taki przycisk. And he said, press the button. I on powiedział mi, naciśnij. I said, press the button. Co? Guzik mam nacisnąć? He said, yeah, press the button. Mam nacisnąć guzik. So I pressed the button. Tak. And it flicked out. I? The key, the end of the key flicked out. I wtedy otworzył się klucz, wyskoczył klucz. This is so cute. And then he said, now put it in. I teraz powiedział mi ten człowiek, włóż go do środka. Put it in the car. Tak więc włożyłem go do środka. And he said, yeah, turn it on. I wtedy powiedział, przekręć. So I turned it on. Tak więc przekręciłem. One time, just a little turn. Tak troszeczkę. The whole engine's on.
I już silnik chodzi. But you couldn't really hear it. Tak naprawdę nie mogłem usłyszeć. Is it on? I zapytałem, said, czy yeah. on już chodzi? He said, yeah, it's on. Tak, już. I said, because I know when it's my car, all you can hear is... Bo w moim samochodzie to tak jest właśnie. It sounds like it's possessed by the devil, I don't know. Silnik brzmi, jakby go diabeł opętał. Seriously, I've got an auntie who prayed for it once. She came and said, in the name of Jesus. I'm like, okay, tam pewien człowiek nawet się modlił za ten silnikiem w imieniu Jezusa. Auntie, it's a car. It's a car, auntie. No ale nie, powiedziałem, nie, to jest samochód. But then it did actually start and I was like, oh, what? So I start the car, right? The engine's on. Tak więc silnik już pracuje. And then I turn to the left and I see the windows. There's no lever. I zobaczyłem, że przy oknie there's nie ma tych pokrętów. Button. Ale były guziki. And you don't have to hold the button down, you just press it once and the whole thing goes. I nie trzeba tego guzika trzymać, tylko raz się naciska i już okno się otwiera. And then when you click it up the other way, it goes all the way up. I jeszcze raz i wtedy do góry się podnosi. So I played with that for a little while. Tak więc bawiłem się tym chwilę. And then the guy said to me, are you ready? Should we go? I wtedy ten człowiek z salonu powiedział, jest pan już gotowy? I said, yeah, let's go. Tak, tak, możemy jechać. So then I put the car in gear. Tak więc wcisnąłem bieg. And I look and I see there was one gear before. Like, in my car I had four gears. W moim samochodzie mam cztery biegi. This thing had five. A w tym było pięć. And reverse. I jeszcze wsteczny. And when you put it into, so I put it into reverse. Tak więc wrzuciłem na wsteczny. No sound, just put it into reverse. Oh. Nie było żadnego dźwięku. Because when I used to put my car in reverse, it's like... Także jak ja w swoim wrzucam tylny bieg, to takie dźwięki słychać. Sound effects with Bobby Bovell. Check out my YouTube now. So I put it in the different gears and like, no noise. Tak więc wrzucałem inne biegi i żadnego dźwięku nie było słychać. This is beautiful. Pomyślałem, to jest cudowne. So he says, yeah, it is. On powiedział, tak. Would you like to drive? Czy chciałbyś się wam przejechać? So he's like, okay, let's go. Pomyślałem, tak. So I pull out, right? And this thing feels like it is like, I don't know, it feels like it's got rails. Rails? It feels like it's a train or something. Like, it's just, it feels like it's a plane, actually. I started driving, I thought I was going to take off. Więc kiedy... Próbowałem ruszyć. Na początku czułem, jakby to był jakiś pociąg, ale później pomyślałem, że to jest jak samolot. I said, is this a car or is it a plane? Because I wanted a car. I zapytałem, czy to jest samochód, czy to jest samolot, bo ja chcę samochód. That's something completely different. I have to. That's something I'll do to be fully alive. I'll learn to fly a plane. But now I just wanted to buy a car. Mówi, w przyszłości może będę zainteresowany samolotami, będę chciał się nauczyć latać, ale na razie potrzebuję samochodu. I said to him, what is that? I zadałem mu pytanie, co to jest? He said, that's the turbo. To jest turbo. I said, is this a turbo? Turbo? He said, yeah, this is a turbo. Tak, to jest turbo. So then he takes me on the motorway with it, right? Czyli co, jedziemy na autostradę? I'm driving fast. Tak więc jadę. But it doesn't feel like we're driving fast. I w ogóle nie czuję tej prędkości. It feels like we're going like 10 miles an hour. Wyglądało, jakbym 10 mil na godzinę. I'm doing 70 miles an hour. A ja jadę już około setki na godzinę. The car's just, okay, this is fine. Like with my car, if I tried to do 70 miles an hour... W swoim samochodzie, jak jadę 100 kilometrów na godzinę, to tak się... Yes, you know, it was just... you're taking your life into your hands on the motorway in my car. Yeah, you okay? Yeah, everything's fine. Alright. Let's talk when we get there. Tak się jedzie w moim samochodzie właśnie. So we're driving through. Ale w tym Audi lecimy sobie, płyniemy. You know, and I'm just like, this is amazing. I myślę sobie, to jest niesamowite. I said, I didn't know a car could be like this. Nie wyobrażałem sobie, że tak samochodem można w taki sposób cudowny jechać. I said, I love my old car so much, I didn't want to give it up. I loved my old car so much, I didn't want to give it up. Ja tak bardzo kochałem swój stary samochód, że nie chciałem się go pozbywać. I thought it was great. Myślałem, że jest cudowny. It was just, I thought it was fantastic. Był dla mnie fantastyczny. But I hadn't tried this one before. Ale tego oczywiście wcześniej nie miałem okazji spróbować. And now I've tried this one, I can see I wasn't even living before. Now I've tried this one, I can see I wasn't even living before. I wasn't living. I kiedy spróbowałem tego, to pomyślałem, nie, to co było wcześniej, to nie było życie. I said, this right here, this is living. To jest życie, teraz jazda w takim samochodzie. And that's what it's like for us as Christians. That's what God is calling us into. I to jest to samo, jeżeli chodzi o nas i Pana Boga. Pan Bóg do takiego życia nas powołuje. My point is, you don't know it until you've tried it. I chcę powiedzieć taką rzecz, że
naprawdę nie przekonasz się, dopóki nie sprawdzisz. It's not something anyone can explain to you. To nie jest coś, co ktoś może ci wyjaśnić. Audi is really good, Bobby. You should try one. Że Audi to jest naprawdę fajny samochód, powinieneś spróbować. It's okay, I like my Fiesta. Nie, w porządku, ja really? Lubię mojego moją Fiestę. My Fiesta's fine, thank you. Dziękuję ci, moja Fiesta mi wystarczy. Because until you try it out, you can't really experience it. Ale tak naprawdę nie możesz porównać, dopóki nie wypróbujesz czegoś innego. You have to try Jesus out. To musisz naprawdę wypróbować Jezusa. Try out his love. Musisz wypróbować Jego miłość. Try out your experience with him. Mieć doświadczenia z Nim. And then when you see it, you'll find that it's sweet like honey. I gdy to zrobisz, zobaczysz, że jest słodki jak miód. And it's another level of life that you didn't know about before. I to jest inny poziom życia, o którym nie miałeś pojęcia. It really is another level of life that you didn't know about before. To jest naprawdę inny rodzaj życia, którego wcześniej nie doświadczyłeś. When you recognize that you're living a story that is deeper. Zauważasz teraz, że jest to historia o wiele głębsza. Than you ever thought it could be. I nigdy sobie nie wyobrażałeś, że coś takiego możesz przeżyć. You're living a story that's meaningful. Żyjesz życiem, które ma sens. You're living a story that gives power to your soul. Żyjesz takim życiem, które daje życie twojej duszy. When it comes to the tree, kiedy mówimy o drzewie, there's no fruit on it. A na którym nie ma owoców. But God says, just because there's no fruit now, it doesn't mean there's never going to be fruit. Ale Pan Bóg mówi, w związku z tym, że teraz nie ma owoców, wcale nie znaczy, że nie będzie ich w przyszłości. Just because you don't might not feel like you're alive now, it doesn't mean that you're never going to feel alive. To, że w tej chwili jeszcze nie czujesz, że żyjesz, wcale nie oznacza, że w przyszłości nie będziesz tego czuć. Because God can bring a time when you will be alive. Ponieważ Pan Bóg ma przygotowany taki czas, kiedy doświadczysz życia. God can bring a time when things will work out the way they're supposed to work out. Pan Bóg sprawi, że kiedyś nadejdzie czas, że wszystko będzie działało tak, jak powinno działać. That's what God does. I to właśnie w ten sposób Pan Bóg czyni te you rzeczy. Might be lonely now. Może w tej chwili jesteś samotny. But God can bring about a time when you won't be lonely anymore. Ale przyjdzie czas, Pan Bóg sprawi, że nie będziesz już nigdy samotny. You might be studying now. Studying? Studying. Może w tej chwili uczysz się. But God will bring about a time when you're not studying anymore and then you're working, right? Że przyjdzie czas, kiedy już nie będziesz się uczyć, będziesz pracować. And when you were studying, maybe you couldn't imagine what it would be like to actually have the job you're studying for. I być może będzie właśnie taki czas, że otrzymasz pracę, którą otrzymałeś, ponieważ wcześniej uczyłeś się o tej pracy. But that's another level of life when God starts to bring more fruit in your life. I przyjdzie czas, kiedy Pan Bóg wprowadzi cię w taki okres, kiedy zaczniesz przynosić owoce. When we decide I'm going to engage in this story. I przyjdzie czas, że zdecydujesz, że chcesz być w tej historii. I'm gonna take an active part in my life. I będziesz chciał wziąć udział w niej. Będziesz chciał być zaangażowany w nią. I'm not just gonna live an ordinary life, I'm gonna live an extraordinary life. Kiedy zdecydujesz, że nie chcę żyć takim przeciętnym życiem, chcę mieć życie ponadprzeciętne. A wide life. Chcę mieć pełnię życia. Why shouldn't you have a wide life? Czemu nie miałbyś być żyć pełnią życia? That's what God wants for you. To jest to, czego Bóg pragnie dla ciebie. He doesn't want you to give up on life. He wants you to believe in life. Pan Bóg nie chce, żebyś ty zrezygnował. Chce, żebyś zaangażował się w to życie. The problem życie. Is sometimes we don't want to live. Problem jest, że my czasami nie żyjemy tak, jak powinniśmy. We prefer to sit down, watch TV and eat chips instead. My wolimy siedzieć przed telewizorem i wcinać chipsy. Instead of getting out on your bike. Zamiast wyjść na zewnątrz, przejechać się na rowerze and exploring. I jeździć i poznawać tereny jakieś dookoła. Every time I go to a new city, za każdym razem, gdy jestem w jakimś nowym mieście, I try to get lost. Próbuję zgubić się w nim. Because it's fun. Ponieważ to jest zabawną rzeczą. Have you tried it before? Próbowaliście czegoś you takiego? Go to a new city, yeah, just try and get lost. Udajcie się do nowego miasta i zgubcie się w nim. Sometimes it can be dangerous. Make sure you don't get lost like and end up in the ghetto and get robbed like. Czasami to może być niebezpieczne. Nie próbujcie takiego czegoś, żeby się zgubić i że nikt was nie odnajdzie. You know what I'm saying? But I just see life as an adventure with God. Ale mówię o czymś takim jak życie jak przygoda z Bogiem. When you step out of your door, do you think what is God going to do today? Gdy wychodzicie z domu, czy zadajecie sobie pytanie, co dzisiaj Bóg będzie w moim życiu robił? What are me and Jesus going to get into today? Jesus, what are you going to do? I know you're going to do something. Co Jezus chce dzisiaj dla mnie? Wiem, że czegoś chce. You always doing something funny. What are you going to do? Zawsze coś fajnego robisz w moim życiu. Co dzisiaj będziemy mieli? Like, one day I'm on the way to the gym. This is my last story. Ostatnia historia. Pewnego razu udałem się na siłownię. And I see this guy from church.
Zauważyłem tam pewnego człowieka z kościoła. He doesn't really come to church that much, but he comes sometimes. On tak naprawdę nie za często przychodzi do kościoła, od czasu do czasu. Maybe once a year. O, może raz w roku. So I see him and I say, hey! O, i zobaczyłem go, powiedziałem, ho, cześć! How's it going? Jak leci? He says, ah, not good. Niezbyt dobrze. So I say, what's wrong? Co się stało? He says, ah, I lost my laptop. O, zgubiłem mojego laptopa. Straciłem mojego laptopa. Man, I'm so sorry. O, jest mi tak przykro. Now, by the way, it was my day off. To był, miałem dzień wolny wtedy. Yes, pastors do have days off. Czasami pastorzy mają wolny dzień. Well, we're supposed to anyway. But then we see people and we can't just walk past them and go, it's my day off. Ale wiecie, nie mogę sobie powiedzieć, że dzisiaj mam dzień wolny, widzę człowieka, mówię, przykro mi, jestem dzisiaj na wolnym. Like, I don't know you right now, I don't know you. Dzisiaj just ciebie nie znam, keep walking, it's my day off, okay? Ja mam dzisiaj wolne. It'd be funny if I did it, though. It'd be funny. No, sorry. Byłoby to zabawne. I can't talk to you today. I'm away. Nie mogę dzisiaj z tobą rozmawiać. Przykro mi. So he says, yeah, I lost my laptop. I was like, oh no. Zgubiłem laptopa. No. This guy, he does music and he does like films and all of his stuff is on his laptop. Wiem, że ten człowiek zajmował się produkcją muzyki, też jakieś filmiki robił i to wszystko było na tym jego laptopie. And he always protects his laptop very well. I on zawsze chronił tego swojego laptopa, żeby się nic nie stało. Making sure it's all right. Zawsze go odpowiednio tam zabezpieczał. So I said, is it backed up? Is it backed up? Is it copied onto another? Is it... Czy miałeś kopie porobione gdzieś na jakimś dysku? He says, not the latest stuff that I just did a job last night and it's not backed up. Mówi, to co wyprodukowałem ostatniego wieczora, niestety, tego nie miałem kopii tego. So I was like, oh no, what do you do now? What do you do? What do you do? I teraz zapytałem go, co zrobisz? I said, what can I do for you? Is there anything I could do for you? Czy ja mógłbym ci jakoś pomóc? He says, you can pray for me. O, mógłbyś się pomodlić tej sprawie. Oh, prayer. O, tak. You believe in that. You don't come to church, but okay. Wierzysz w modlitwę? Nie chodzisz do kościoła? You want prayer now, all of a sudden you have a problem. You want teraz prayer. Nagle masz problem i chcesz, żeby się modlić? 100 euros, no, we don't do that. Nie. Zapłać mi 100 euro, to pomodlę się. Nie, so I said, of course I'll pray for you, of course. Oczywiście będę się modlić w tej sprawie. So I said, and I started to pray. I said, Lord. Tak więc zacząłem, now, Panie. Now, before I'm praying, I have to think, am I going to be alive here? What do I pray for? Ja wtedy zastanawiam się, o co się będę modlił. What do I want? Co ja chcę? If you're gonna be fully alive, you have to know what you want, right? Jeżeli chcesz naprawdę doświadczyć życia, to musisz wiedzieć, czego chcesz. See, now what we're doing is this is called the Inception method. Inception? Inception, yeah. The movie, like the movie Inception. So that now there are three stories. We're going down into the second level. Tak więc teraz schodzimy do drugiego poziomu. See, because I'm telling you about the prayer and I'm also telling you about the guy, but now I'm gonna tell you another story. Więc mówiłem o tym człowieku, później o modlitwie, teraz o jakiejś innej rzeczy. To tak jak w filmie, że zmieniają się sceny. Try to stay with us. Także bądźcie z nami, tak? All right, so think about it this way, right? Tak więc pomyślmy o tym w ten sposób. Zastanówmy się, co chcemy osiągnąć przez modlitwę. Yeah. Am I gonna be risky enough to say what I want? Czy będę odpowiednio odważny, żeby powiedzieć, o co mi chodzi w modlitwie? Risk the embarrassment of not getting what I want. Zaryzykuję zakłopotanie z powodu tego, że nie stanie się to, co może się nie stanie to, co o coś się będę modlił. To be fully alive means to know what you want. You know, like the movie Star Wars. Wiecie, jak więc like. Doświadczanie pełni życia, to tak jak w Gwiezdnych Wojnach. The reason Star Wars is a good story. Powód, dla którego Gwiezdne Wojny są fajnym filmem. I'm not preaching about Star Wars, I'm just explaining what it means to be fully alive. Oczywiście nie będę mówił teraz o Gwiezdnych Wojnach, po prostu chcę wyjaśnić coś za pomocą tego filmu. It's a good story because jest to dobra historia, dobry film, ponieważ in every scene you know what every character wants. Ponieważ w każdej scenie wiemy, co każdy z bohaterów chce. At the beginning Darth Vader is trying to get Princess Leia. Jeden tam facet chciał jakąś tam księżniczkę. Princess Leia is trying to get the plans to Obi-Wan Kenobi. Ta księżniczka chce jakąś tam roślinę. The droids are trying to get to Obi-Wan Kenobi, so they. Ja przepraszam, nie znam tego filmu. Nie jestem z tej generacji. Are you not I'm translated? Not familiar. No, I'm. You're not familiar with the film? No, sorry. I'm. Okay, dear Lord, we. No. I told them that I'm not from this generation. Of course you are. You're not that old. Come on. I am. No, you're not. All right. But anyway, in every scene, you always know what they want. W każdym razie, w każdej scenie wiadomo, o co chodzi. Obi-Wan Kenobi wants Luke Skywalker to learn the Force. Bohaterowie chcą posiąść moc. And join the battle against the evil empire. I chcą zwyciężyć to złe królestwo.
And when you think about our story as Christians, it's just as big as the Star Wars story. Bigger. Again, because they're laughing and I can't hear you. Okay. When you think about the Christian story, kiedy myślimy o chrześcijańskim doświadczeniu, it's just as big, in fact bigger than the Star Wars story. Ale chrześcijańskie doświadczenie jest o wiele poważniejsze i większe niż te historie opowiedziane w Wojnach Gwiezdnych. Because we're being called by God to learn the ways of his force, right? Ponieważ Bóg zaprasza nas, abyśmy my doświadczyli, jaką mocą on dysponuje. And to stand up against the evil empire. I daje nam moc, abyśmy mogli stanąć przeciwko mocom ciemności. But because everyone, you always know what they want. Ponieważ każdy wie, it makes co a good chce. Story. They're alive. I te historie są prawdziwe, ponieważ każdy wie, co chce osiągnąć. So I'm about to pray for this guy. I know what I want. Tak więc zacząłem modlić się za tego człowieka. Wiedziałem, co chcę. Pray that he will find his laptop. Ja wiedziałem, że chcę, aby on odnalazł swojego laptopa. But I don't want to pray something that's going to make him think, oh no, Bobby's not really a good pastor. Because nie chciałem modlić się w taki sposób, żeby on pomyślał, o, Bobby nie jest dobrym pastorem. What if I pray and it doesn't happen? You know, co stanie się, kiedy modlitwa nie spełni się? Lose my job, you know. Just... Wiecie, stracę moją pracę. They fire me. Yeah, your prayers are not being answered, wywalą Bobby. We have to mnie, let you go. Ponieważ moje modlitwy się nie spełniają. We only employ pastors whose prayers are always answered. Oni tylko zatrudniają takich pastorów, których modlitwy się spełniają. God is clearly not with you. Your prayers have not been answered so far. Tak więc twoje modlitwy nie zostały wysłuchane. Niestety musimy ci podziękować. Like, what, have you imagined like when people say stuff like that? Yeah, your prayers didn't get answered, so clearly you don't have enough faith, you know. Wiecie, nie masz like, wystarczającej wiary, nie modlisz się właściwie. Dziękujemy ci. I thought it was about God's love, not about our faith, like. Oh. Ja myślałem, że chodzi o Bożą miłość, a nie wiarę. But I decided I'm going to be alive today. Ale ja zdecydowałem, chcę być dzisiaj. Chcę żyć pełnią. I am gonna pray that he gets his laptop back. Będę się modlił tak, żeby on odnalazł swojego laptopa. So scared. Trochę byłem przerażony. I said, Lord. Tak więc powiedziałem, Panie. Now we're back in the other story. Lord. Tak więc wracamy do naszej historii. Panie. You know how much he needs his laptop. Ty wiesz, jak on bardzo potrzebuje tego swojego laptopa. Because he works with his laptop. Ponieważ on pracuje na nim. And he uses this work to shine a light for you. Ponieważ on chce, aby twoja światłość przebijała się przez ten świat. On chce używać go ku twojej chwale. Give God some motive, you know. It's something for you too, God. You should do this. I daje Panu Bogu, wiecie, motywację. Pokazuje mu, że dobrze będzie dla niego, jak on wysłucha tej modlitwy. He will shine his light for you. Yes. I on, Panie, będzie ku twojej chwale używał tego. Give him back the laptop. Tak więc musisz mu dać tego laptopa z powrotem. We're funny humans, we're so funny sometimes. My jesteśmy tacy zabawni, nie? Like we need to persuade him. You should do this. Musimy Pana Boga przekonać, tak, żeby on to wykonał. Good for you and for me. Panie, to będzie dobre dla ciebie i dla mnie. So I say, let him find his laptop, Lord. Tak więc, Panie, niech on odnajdzie tego laptopa. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. So then I leave. I wtedy ja. And I go because I was going to the gym to work out because it was my day off. Tak więc musiałem już iść, bo miałem wolny dzień. After being interrupted by you church people, no, not really. No, nie chciałem być zatrzymywany przez ludzi z kościoła, nie, żartuję. We love it. We work on our day off. Yes. My oczywiście też pracujemy, kiedy mamy wolne dni, prawda? You don't get paid more. We work. I nie dostajemy więcej pieniędzy. It's not funny. We should take our day off. All pastors, make sure you take your day off. Wszyscy pastorzy powinni naprawdę mieć dni wolne. Yes, thank you. Good. That was a message for all pastors' wives. To było przesłanie dla wszystkich pastorów. On their behalf, I spoke on their behalf. Ja w ich imieniu teraz przemawiam. Your wife says take your day off. I so, ich żony też mówią, tak, należy wam się dzień wolny. You work far too much. Za dużo pracujecie. Okay, so I'm in the gym. I come out of the gym. I get a text message. Tak więc wychodzę z tej siłowni i otrzymuję SMS-a. You know what the text message says? I wiecie, co było w tym SMS-ie? Praise God. Chwała Panu. I can't believe this. Nie mogę w to uwierzyć. God really loves me, you know. Bóg naprawdę mnie kocha. After I left you, I went to one more place to look for my laptop. Ja gdy opuściłem siłownię, jeszcze udałem się na kilka miejsc. And it was there. I znalazłem go. Thank you for your prayers. Dziękuję za twoje modlitwy. Praise God. Chwała Bogu. Oh, God is so good. Bóg jest tak dobry. Just going on forever. I was like, okay, enough now, man, enough. Enough. Pomyślałem, no, wystarczy, no, wystarczy. I didn't say that, I didn't say that. Nie, nie powiedziałem tak. But he got his laptop back. A więc on odnalazł swojego laptopa. Now, it's not about the fact that he got what he wanted. Sorry? It's not about the fact that he got what he wanted. Nie chodzi o to, że on go otrzymał z powrotem. To be fully alive means to take the risk. Chodzi o to, żeby żyć pełnią, trzeba zaryzykować. Are you willing to take the chance on life?
Czy chcesz wykorzystać szanse, które masz w życiu? Take the chance on God. Czy chcesz te szanse razem z Bogiem przeżyć? You know, if you're not willing to do that, then you're not alive. Jeżeli nie zrobisz tego, to tak naprawdę nie żyjesz. You have to take some spiritual risks. Trzeba w duchowym życiu też podjąć to ryzyko. Exercise your faith and say, yeah, I'm not ashamed of this stuff. Ćwiczyć swoją wiarę i mówić, nie wstydzę się tego. You know, I gotta tell you one more story before I finish. Jeszcze jedną historię chciałbym. No more stories. Nie, nie będzie już historii. Okay, one more. Dobra, jeszcze jedna. Me and Pastor Mark were in Warsaw. Me and Pastor Mark were in Warsaw. Ja z Markiem byliśmy w Warszawie. So then he showed me around the place, you know. Pokazywał mi różne miejsca. And as part of me being alive, like he said to me, you know, do you want to go to the top of the castle, the palace? Zapytał mnie, chciałbyś na samą górę pałacu kultury wjechać? I could have just said no, you know, I'm tired. I just go nie, back and sleep. Nie, jestem zmęczony, już wrócę do domu, prześpię się. But because I want to be alive. Ale w związku z tym, że chciałem doświadczyć życia, and not go to the top of this thing. To have to go to the top. To przecież bez sensu. Jestem tutaj i nie skorzystam z tej możliwości, żeby pójść tam na górę. So we got up in the lift and we went to the top. Tak więc weszliśmy do windy. And we came back down. Pojechaliśmy na samą górę. You know, lots of people around, lots of kids there, students were there, lots of students. Było tam mnóstwo ludzi, uczniów, studentów. You know, finding out what university they're going to go to. Zastanawiali się też, do jakiej szkoły się udać. All of a sudden I'm looking for Mark. Mark's gone. I rozglądałem się, a Marka nigdzie nie było. And then I see him talking to this guy. I zauważyłem, że rozmawia z jakimś gościem. What's he doing talking to the guy? Co on tam robi? Then I see Mark's got a Bible in his hand and he's talking to the guy. I zauważyłem, że Marek ma w ręku Biblię i rozmawia z jakimś gościem. What's he doing? Co on tam robi? Giving this guy a Bible study? Czy udziela mu lekcji biblijnej? We have to go. We've got to get to the program. There's a weekend. Musimy przecież już lecieć, bo zaraz program się zaczyna. You can't go through the 28 fundamentals now, it's not. Są teraz 27 zasad wiary z nim. So then the guy takes the Bible from Mark and then Mark walks on. I said Więc oddał, zostawił mu Biblię w ręku, Marek odchodzi od niego. What was that, Mark? What I was that? Pytam go, co tam się działo? He says, oh, I saw that guy, he had the Bible in his hand. Ja zauważyłem tego gościa, który miał Biblię but then w ręku. He just threw it into the corner. Ale on ją po prostu rzucił o ścianę. So I went and picked it up. Tak więc poszedłem, żeby ją podnieść. And I showed it to him. I pokazałem mu ją. And I said, you know, God saved my life. I powiedziałem mu, Bóg uratował moje życie. He saved me from this and from this. On uratował mnie od tego i tego. And God can do the same for you. I wtedy powiedziałem mu, Bóg może to samo dla ciebie uczynić. Probably putting words in his mouth now, but you know. Może niekoniecznie w ten sposób mówił, ale coś takiego, taki był sens tego. Mark said to the guy, do you want to take it back? Czy wtedy Marek zapytał, czy chciałbyś z powrotem tą Biblię? Do you want to take it back? Czy chciałbyś ją z powrotem? And the guy said, yeah, thank you. I powiedział, tak, dziękuję. The Bible. Dziękuję. That was Mark being fully alive, right? To był właśnie Marek w akcji, w pełni doświadczający życia. Taking the chance to go on the adventure. Wykorzystał szansę, aby przeżyć jakąś przygodę z Bogiem. Taking the chance to say, no, this is not the way it should be. It should be different. Wykorzystał szansę, aby komuś powiedzieć, że nie w taki sposób się to powinno odbywać. Let me get into this fight. Let me take this risk. I chciał podjąć to ryzyko. You can't just be a safe Christian forever. Nie można być takim chrześcijaninem zawsze w bezpiecznym miejscu. You have to decide that you're going to live. Ty musisz podjąć decyzję, że chcesz żyć, doświadczyć życia. Take those risks. I podjąć to ryzyko. It's much more interesting. Takie życie jest o wiele bardziej interesujące. I'm not talking about doing dangerous stuff. Nie mówię w tej chwili o jakichś niebezpiecznych rzeczach. Like taking risks in the world is like maybe you say, yeah, all right, I'm going to go and drink and smoke and do this stuff and take these risks. Czasami myślą niektórzy, że ryzyko to jest pójście gdzieś w świat, picie, palenie i tak dalej. I'm talking about taking a spiritual risk with your life where you decide you're going to learn new things. Ja mówię o duchowym ryzyku, kiedy chcesz się nauczyć nowych rzeczy. Where you decide you're going to love people even though you might get hurt. Że podejmiesz się ryzyka kochania drugiego człowieka, pomimo że nawet możesz doświadczyć wtedy zranienia. Where you're going to be that type of person that when you leave the room. Może taką osobą, że gdy opuścisz jakieś pomieszczenie, people say, yeah, it was good that they were here. Powiedzą, o, fajnie, że ta osoba tu była. Not that when you leave the room, people go, oh gosh, thank God. A nie osobą, że ludzie powiedzą, o, jak dobrze, że już sobie poszedł. That you're in the world to leave a good picture, a good legacy. Czy jesteś w świecie, aby przedstawić dobry obraz? Okay, I hope you get the picture of what I'm saying. Chcę wam za chwileczkę wyjaśnić, co mam na myśli. I'm gonna pray.
W modlitwie będę się modlił. I'm going to pray that we will take up the challenge to be fully alive. Chciałbym was zachęcić, abyście wzięli to wyzwanie, aby doświadczyć pełni życia. Will you take the risk? Czy podejmiecie to ryzyko? Will you take the risk? Czy weźmiecie to ryzyko? Will you take the risk? Czy podejmiecie je? Let's stand up and pray together. I powstajmy do modlitwy. Father in heaven. Ojcze w niebie. I want to thank you. Chcę ci podziękować. That you look for fruit with us. Że oczekujesz owoców w naszym życiu. We want to be fully alive. My chcemy naprawdę być naprawdę żywi. We want to be engaged and switched on. Chcemy być zaangażowani. So allow us to be alive. Panie, daj nam to doświadczenie. That we'll never give up on ourselves. Abyśmy nigdy nie przekreślili siebie. Because you never give up on us. Ponieważ ty nas nigdy nie przekreślasz. In Jesus' name we pray. I modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen.